Hej, zgodnie z zapowiedzią witam Was w kolejnym odcinku, gdzie na koniec tego odcinka zobaczycie, jak jadę 130 cm na zawodach. Niestety musicie przebrnąć przez 3 poprzednie przejazdy, gdzie jadę 120 i 125 cm. No tak po prostu dla rozgrzewki pojechałyśmy najpierw niżej, a dopiero drugiego dnia, jako drugi przejazd, pojechałyśmy 130. Niestety musicie przeboleć, że w tym vlogu będzie bardzo mało rozprężania, szczególnie tego pierwszego dnia. Tak, bardzo, bardzo duże podziękowania dla Karola, który przyszedł tego pierwszego dnia, mimo że pracował, także dziękuję. Queenka mnie trochę pociągnęła na ten pierwszy skok, przez co byłyśmy rozwleczone, ja próbowałam ją podnieść i skrócić, przez co spotkałyśmy się tak dopiero w drugiej połowie linii na tym dobrym tempie i wyszło nam to pół fuli, ale jak widać świetny koń to wyratował i daliśmy radę, nie było problemu. Generalnie te linie próbuję jechać na takim hamulcu, próbuję ją skrócić, co jest aż za mocno widoczne, ale wolę troszkę mocniej zadziałać, niż po prostu dać się jej przewieźć przez cały parkour. Jeśli ktoś oglądał regularnie moje vlogi, może zauważyć małą różnicę, czyli to, że trenowałyśmy nad tymi skróceniami, dodaniami, ciągle nad tym pracujemy, ale moim zdaniem już widać różnicę w stosunku do tego, co było pół roku temu. Zdecydowanie mam więcej kontroli nad jej jakby pulą przed samą przeszkodą. Ktoś, kto oglądał mój poprzedni vlog z Partenic, pewnie widział, jak w ogóle nie wcelowałam przeszkody i pojechałam tą obok. To tutaj było dokładnie to samo, czyli Queen już jest pewna, że jedzie tą przeszkodę, która jest na wprost, gdy w rzeczywistości ja ciągle chciałam być na łuku i ciągle chciałam zakręcać i troszkę się nie zgadałyśmy. Ale mimo nieporozumień dojechałyśmy ładnie do szeregu i to był nasz pierwszy bezbłędny przejazd na ten dzień. Między N a N1 zawsze jest krótka przerwa, nawet jeśli parkour nie jest zmieniany, tak jak w tym przypadku będziemy jechać dokładnie to samo, no to przeszkody muszą zostać podniesione, a w ogóle często się zdarza, że ja nie jadę jako pierwsza, więc dochodzą te konie, które startują po mnie i startują przede mną i mamy naprawdę dużo czasu jeszcze, żeby się przygotować i przede wszystkim odsapnąć. Poprzedni przejazd był naprawdę poprawny, elegancki, więc co robimy na tym przejeździe? Dodajemy gazu. I staramy się miejsce na podium, ponieważ mimo że tamten był ładny, no to był zbyt wolny. Tutaj już prawie że w locie nadajemy ostry zakręt koniu, troszkę za mocna ręka, ale tutaj już mi się włączył tryb ścigania aż za mocno, a szczególnie na tym łuku, w którym włączyłam power do końca. Ale w gruncie rzeczy Queence jest wygodniej sadzić z daleka niż z bliska, więc ona się cieszy, że jej pozwalam biec. Tutaj aż przesadnie już jej otwieram rękę, po prostu wyginam łokieć, żeby na pewno sobie nie pomyślała, że jedziemy tamtego ksera. I tutaj jeszcze troszeczkę dodajemy tempa, by na ostatnim zakręcie delikatnie ją cofnąć, ponieważ podchodzimy do szeregu, no i mamy miejsce na podium. Jako, że są to zawody, no to znowu jest sekcja czekania, ale przynajmniej tym razem czekamy na rundę honorową. Ja się zdziwię, jak ktoś to przebije. Już ja tam jechałam do siódemki. Może nie jechać. Dziękuję. A na rundę honorową przyjechały dwa konie, ponieważ osobą, która była trzecia, czy tam druga, już nie pamiętam, była Daria Kobiernik, która jak jedzie do nas na Partenice, to bierze 8 koni i ona w tym czasie, gdy jest runda honorowa, to rozpręża dwa kolejne. Honorowa. Z tych zawodów mam naprawdę mało backstage'u, do tego stopnia, że właśnie widzicie nasz jedyny backstage, czyli to jest poranne karmienie. Przychodzę do stajni, kiedy jeszcze jest ciemno, do tego stopnia, że czułam się, jakbym wyszła z domu w nocy. Rano o wschodzie słońca biorę Queenkę na trawkę, biorę ją na spacer, obchodzi cały teren, ponieważ uwielbiam to robić i uważam, że to jest must have każdych zawodów, żeby chociaż 2-3 razy wyjść z koniem na spacer. Żeby było śmieszniej, u Queenki jestem jeszcze przed wschodem słońca, a zaczynam starty już dawno po zachodzie. Tutaj widzicie ostatnie rady od pani trener, która już idzie na trybuny i widzicie Julkę, która w popłochu ogarnia, że w sumie to wypadałoby jeszcze podpiąć popręg. I tym akcentem wjeżdżamy na parkour, zaczynamy klasę N1. Nie był to nasz idealny dzień, był gorszy niż poprzedni, ale generalnie było ok. Tutaj widzieliście pokaz siły Queen, ponieważ ten koń ma naprawdę siłę w tym skoku.
a w tej linii jest całkiem ładny pokaz tego, co pracowałyśmy na ujeżdżeniu, czyli koń tutaj nie wyciągnął tej przedostatniej fuli i skoczył z daleka, tylko ładnie się wycofał, stopniowo skracałyśmy się do przeszkody i mimo bliskiego wybicia całkiem nam to wyszło. To skrócenie odbiło się po tamtej przeszkodzie, więc w tej linii musiałam troszkę nadrobić, ładny, mocny skok. Tutaj znowu wyszło blisko, ja zaczęłam skracać, wydłużać. Więc mój brak decyzyjności, to że ja i koń już nie wiedzieliśmy, co my robimy, no przepłaciłam to zrzutką, ale była to zasłużona zrzutka, nie jedna z tych takich przypadkowych. Tutaj Queen mnie totalnie uratowała, bo ja chciałam jeszcze dodać, jeszcze wyciągnąć, a ona sama podjęła decyzję, że dodaje fulę i wyszło nam to naprawdę na dobre. Przez małą przerwę po reorganizacji parkouru Queenka musiała zostać znowu rozgrzana. Oddaliśmy parę takich mocnych ostatnich skoków i mogłam wjechać na parkour. Generalnie nie było pośpiechu w samej rozgrzewce, ponieważ startowało tylko dwóch zawodników ostatecznie, więc musieli na nas poczekać. Te szarpnięcia wynikają z tego, że ja musiałam konia przygotować na naprawdę ostry zakręt, a on bardzo chciał wejść do środka. Tutaj utratę rytmu przepłaciłyśmy takim mocnym skokiem, ale że ten koń ma siłę, to ją wykorzystuje. Mimo że starałam się ją podnieść i zrobić ją bardziej okrągłą, to jedna z niższych przeszkód spadła, więc jest mi dosyć przykro, bo to jest jedna z takich zrzutek trochę pechowych. Ale jak na nasz debiut w C, to jest naprawdę elegancko. Koń zrzucił na najniższej przeszkodzie, więc nie jest to kwestia niebycia gotowym na wysokość, tylko takich jakichś naszych błędów na niektórych liniach i tak dalej. Ogólnie to wybicia pasowały chyba bardziej niż na N1 i myślę, że moja jazda była bardziej skuteczna i taka bardziej przemyślana. Podsumowując, był to udany przejazd. Tutaj widzicie już nasz koniec. Czas miałam lepszy niż druga zawodniczka, ale przez tą jedną zrzutkę niestety zajęłam drugie miejsce. No ale nie powiem, byłoby to bardzo zabawne, jakbym na swoim pierwszym C jeszcze przegoniła panią Darię Kobiernik. Pozdrawiam. No i jeszcze mamy Julię Wieczorek, miejsce drugie. Proszę popatrzeć na komisję. Dziękujemy bardzo. Generalnie do rundy honorowej nikt mnie nie wyznaczył, ale ja sama się wyznaczyłam, po prostu wyszłam i zaczęłam galopować za panią Darią, dlatego jest taki spóźniony film.